Marszałkini, Wysoka Izbo. Czy to prawda, panie ministrze, zwracam się do ministra Arłukowicza, że w kryzysowych czasach, gdy wmawiacie nam, że części i oszczędności są konieczne, dla pana ministerstwa zapisano w ustawie okołobudżetowej dodatkowo prawie 1 000 000 zł na wynagrodzenia, dokładnie 881 tysięcy. Nie dla lekarzy, nie dla pielęgniarek, dla urzędników, dla Komisji Ekonomicznej. Czy to prawda, panie ministrze, że w Komisji Ekonomicznej zasiadają etatowi pracownicy ministerstwa i NFZ-u, że jest to dla nich, mówiąc kolokwialnie, dodatkowa fucha? Czy to prawda, panie ministrze, że posiedzenia komisji odbywają się w godzinach pracy tych urzędników? I czy to prawda, panie ministrze, że za jedno posiedzenie komisji otrzymują oni wynagrodzenie, uwaga, 2,5 do 3 tysięcy złotych? Za jedno posiedzenie. Ostatnie pytanie retoryczne. Jak pan może, panie ministrze, spojrzeć potem w oczy pacjentów wychodzących z apteki? Wychodzących z plikiem recept. Nie z lekarstwami, bo ich nie stać panie na zakup pośle, lekarstw. Czas minął. To dobrze, panie Dziękuję ministrze, że pana uprzejmie. Wywiało z tych ław poselskich po lewej stronie, bo przy pana wrażliwości społecznej. Dziękuję. Dziękuję.